W marcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w projekcie, który pozwoli dofinansować utworzenie ekopracowni w szkołach. Udział wziął w nim Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu. My aplikowaliśmy dosyć późno, dlatego że nasza aplikacja była już odpowiedzią na informacje o dodatkowym czy przedłużeniu terminu naboru wniosków. Dlatego też rozumiemy sytuację, że trudność polega na zorganizowaniu ze strony miasta tego typu działań, które pozwolą nam na to, żeby projekt został zrealizowany. W pierwszym terminie my złożyliśmy oczywiście wniosek kompletny ze strony szkoły. Brakowało tutaj zgody czy poświadczenia Urzędu Miejskiego. Resztę dokumentów przesłano w późniejszym terminie, dlatego szkoła musiała wziąć udział w naborze uzupełniającym. Władze miasta twierdzą, że szkoła nie wykazuje chęci pozyskania pieniędzy na ekopracownię, ponieważ nie dostarczono do magistratu kompletu dokumentów wymaganych w naborze uzupełniającym, na przykład harmonogramu prac. Szkoła nie przedstawiła wszystkich wymaganych dokumentów, które są niezbędne, żeby złożyć te dokumenty w drugim etapie konkursu. Zatem zainteresowanie szkoły w tej sprawie wydaje się co najmniej dwuznaczne. Do tej pory nie skontaktowała się z nami dyrekcja ekonomika, do tej pory nie mam kompletu dokumentów i dopiero w momencie, gdy będę miała ten komplet dokumentów, ja mogę zwoływać sesję nadzwyczajną. Innego zdania jest dyrekcja szkoły, która zapewnia, że wymaganą dokumentację złożyła. W naborze uzupełniającym chodzi tylko i wyłącznie o uzupełnienie wniosku ze strony miasta, ponieważ centralnie u organizatorów tego projektu, organizatorów konkursu, wszystkie dokumenty, które były po stronie szkoły, zostały już złożone. Więc właściwie to, czego brakuje, to brakuje sesji i zgody Rady Miejskiej. W miniony piątek radni Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do władz miasta o podjęcie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych dla miasta. Jeżeli nie ma pieniędzy w budżecie miasta na wkład własny, czyli te 10%, my jako radni Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy do dyspozycji w ciągu jednego dnia na zwołanie sesji Rady Miejskiej po to, żeby te pieniądze przesunąć. Miasto na utworzenie ekopracowni musiałoby wyasygnować 75 tysięcy złotych, które po 2 latach wróciłyby do kasy miasta. Pracownia miałaby być przeznaczona na edukację w zakresie ekologicznego transportu dla uczniów kierunku technik logistyk i technik spedytor.